dobry. Słuchajcie, bardzo nam miło, że mogliśmy tutaj do Was przyjechać. Bardzo się cieszymy, że ten sobotnie przedpołudnie spędzamy razem. Jesteśmy pełni oczekiwania wobec Ducha Świętego, wobec Pana Jezusa, że będzie robił cudowne rzeczy pośród nas. Amen? Zgadzacie się? Czekamy na to. Słuchajcie, ja wiem, że my jesteśmy... Ja uczę w szkole, więc ja też jestem po zdalnym. Słuchajcie, ja wiem, że to zdalne trochę wszystkich nas spompowało i tak może mamy trochę mało ekspresji w sobie, tak? Ale wierzymy w to, że Duch Święty rozpala serca od najmłodszego do najstarszego. Amen? Zgadzacie się? A dzisiaj mamy temat, tu zapodany przez Waszych liderów. Temat pod tytułem Pójdź za mną. Jakie masz opcje? I to będzie pierwszy temat, którym będę chciała ja z Wami się podzielić. Tak trochę sobie jeszcze miejsce tu zorganizuję, żebym mogła się trochę ruszać. Słuchajcie, w życiu każdego człowieka jest tak, że musimy kierować się jakimiś wartościami. Zgadzacie się ze mną? Jakieś wartości mamy w sobie, one są niewidzialne, one są mało namacalne, to znaczy jakby tak zajrzeć w siebie, to tak nie do końca umiemy je zdefiniować. I odkąd byliście wy i ja mali, to te wartości były przekazywane przez waszych rodziców, przez rodzinę, przez nauczycieli, przez przyjaciół, wszystkich tych, którzy kształtowali wasz świat, którzy wciąż mają na wasze życie wpływ. I te wartości kształtują również i pozwalają podejmować pewne decyzje. Czyli innymi słowy, na tym etapie, w którym jesteście i wcześniej, i później również, będą osoby, będą zdarzenia, będą sytuacje, które będą przynosiły Wam taki znak zapytania w głowie, czy to jest dobre, czy to jest złe. I teraz w Waszym świecie, w którym Wy się poruszacie, kiedy gracie w różnego rodzaju gry, gracie? Gra się. Słuchacie audiobooków? Słuchacie, tak? Oglądacie różnego rodzaju filmy. Spotykacie się z różnymi kolegami i koleżankami w szkole i nie tylko. I tam zawsze te filmy, te audiobooki, te gry niosą różne wartości. I one sprawiają, że wasza głowa, wasze serce zapełnia się nimi, tak? I zobaczcie, na samym przykładzie gier, takich internetowych, czy no w ogóle gier, w które gracie, można powiedzieć, że przychodzą czasami takie myśli, czy na pewno te wartości, które tam są, tematy, które są poruszane, czy one są dobre, czy są złe? Przychodzi wam czasami tak do głowy? Czy ta gra jest mądra, czy ona mnie ogłupia? Macie takie znaki zapytania? Czy te wartości, które są w grze, gry strategiczne na przykład, rozwijają myślenie, rozwijają jakieś strategie, jak tu zadziałać, żeby wygrać? Natomiast z tymi wartościami, no to jest tak, że musimy je przyjmować, ale musi przychodzić też rozróżnienie tego, co jest dobre, a co jest złe, prawda? I wasze życie w tym momencie jest takie, myślę, że napełniacie się różnego rodzaju wartościami. Różne rzeczy przychodzą, różne tematy rozważacie. Nad niektórymi być może wcale się nie zastanawiacie. I jest wiele dróg w waszym życiu. Macie drogę edukacji, macie drogę realizacji marzeń, drogę sportu, drogę waszych zainteresowań i to wy decydujecie lub będziecie decydować o tym, co wybierzesz na przyszłość. I Pan Jezus, żeby ułatwić zadanie, dał bardzo fajny fragment o dwóch drogach. Mówimy o tym, żeby pójść za Jezusem dzisiaj, prawda? I są też opcje w waszym życiu. Musicie wiedzieć, jakie te opcje macie przed sobą i to wy będziecie decydować, dlatego że każdy człowiek ma wolną wolę, czy sami, czy z rodzicami będziecie decydować, czy z jakimiś przyjaciółmi, co dalej w waszym życiu będzie się działo. I Pan Jezus, ułatwiając wam to zadanie,
powiedział bardzo jasno, jakie te drogi są. I ci, co mają Biblię, czy macie w telefonach może, czy też macie przy sobie, to otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Mateusza, 7 rozdział. Siedem, 13, 14. Tam jest powiedziane tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To słowo, musimy się nad nim pochylić, musimy się nad nim zastanowić. Dlatego, że tutaj jest bardzo jasny przekaz i bardzo łatwy w przyjęciu tej informacji. Są dwie drogi, tak? Jedna szeroka, bardzo szeroka, a druga jest wąska, wąziutka, być może taka, na której zmieścisz się tylko ty jeden sam. Nikt z boku nie będzie mógł iść. I Pan Jezus mówi, że ta szeroka droga to jest ta droga, którą idzie człowiek przez życie, ale koniec tej drogi on prowadzi na zatracenie. Zatracenie, czyli tam nie ma sukcesu na tej drodze, jest koniec, który może się wydawać ciemny. I Jezus, mówiąc o tej drodze, mówi o zatraceniu, czyli o tym, że człowiek nie znajdzie się w niebie, ale znajdzie się w piekle, tak? I ta droga jest szeroka, więc po szerokiej drodze idzie zwykle tłum. Zwykle idzie dużo ludzi, tak? To jest szeroka droga. Bardzo często na tej szerokiej drodze, tam gdzie idą wszyscy, no to mamy różne chwilowe przyjemności, zabawę, taką lekkość. Po prostu idziesz, nie martwisz się, nie myślisz, co z tobą będzie, jak z tobą będzie, a dwuja z Polaka, a dobra, tam trudno, poprawię się albo się nie poprawię. Rozumiecie, o czym mówię? I bardzo często na tej szerokiej drodze człowiek też jest anonimowy. To znaczy jesteś, ale tak naprawdę gdzieś w tłumie. Pan Jezus mówi też o tej drugiej drodze, która jest jakby preferowana, na którą od razu wskazuje, wejdź na nią, wejdź na nią. I ta droga to jest droga wąska i ona prowadzi do życia wiecznego. Do życia wiecznego, czyli końcem tej drogi, na samym jej końcu jest światło, tak? Tu była ciemność na szerokiej, a na wąskiej jest światło. To znaczy, że ta droga doprowadzi cię do celu. To znaczy, że ta droga doprowadzi cię do życia wiecznego, do zbawienia, do przebywania w Jego obecności tam. I na tej drodze Jezus mówi, że ona jest dla ciebie, że tam znajdziesz i pokój, i wewnętrzną akceptację, i zaufanie. I ta droga jest tą drogą, którą Pan Jezus chciałby, żeby każdy tu na tym miejscu, żeby ją wybrał. Ale to ty jesteś kowalem własnego losu. To ty jesteś stworzony na podobieństwo Boże, ty. Więc ty też decydujesz o tym, jaką drogę wybierzesz. Masz wolną wolę. Taką pierwszą osobą z Biblii, którą chciałabym, żebyśmy jeszcze zastanowili się, przestudiowali ją, taką osobą, która odpowiedziała tak, wchodzę na wąską drogę i odpowiedziała tak Jezusowi, który powiedział do niej, pójdź za mną, jest apostoł Filip. I tam przeczytamy sobie z Ewangelii Jana taki kawałek, kiedy Pan Jezus powołuje Filipa, a właściwie Filipowi się wydaje, że to on znajduje Jezusa, ale przeczytajmy dokładnie, jak tam jest. Jest to Ewangelia Jana 1,43. Ewangelia Jana 1,43. I tam jest powiedziane tak. Pan Jezus następnego dnia chciał udać się do Galilei.
i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Tutaj Jezus bezpośrednio zwraca się do Filipa: pójdź za mną. Pójdź za mną. I zobaczcie, że Filip jest taką osobą, będziemy tutaj za chwilę rozważać jeszcze inne fragmenty, które mówią o tym człowieku. Jest taką osobą, który od razu idzie do swojego najlepszego kolegi, do Natanaela, i mówi do niego takie słowa. Myślę, że on był bardzo podekscytowany faktem, że znalazł Jezusa, i mówi do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Co te słowa oznaczają? Te słowa oznaczają, że Filip czytał pisma, czytał zakon, czytał proroków, i on oczekiwał na Mesjasza. I ku jego wielkiemu zdziwieniu nagle go spotkał. Mało tego, Jezus do niego powiedział: pójdź za mną. Pójdź za mną. I dzisiaj Duch Święty mówi tak: kto ma uszy, niechaj słucha, co ja mówię do Kościoła. Jeśli masz uszy, słuchaj. Dzisiaj Jezus również woła i mówi: pójdź za mną. Pójdź za mną, odpowiedz na moje wołanie. Wejdź na tą wąską drogę. Tam, gdzie na pewno dojdziesz do celu. Tam, gdzie obiecuję, że ta droga jest drogą pewną, na której nie zbłądzisz, a dojdziesz w swoim życiu, w zaspokojeniu serca do celu. Osiągniesz to, co zamierzył dla ciebie Pan Bóg. Masz oczywiście inne opcje. Myślę, że Filip też miał. On był człowiekiem, który już pracował, był dorosły i prawdopodobnie był rybakiem. Tak, mężu? Kto? Filip. Więc on miał swoje zadanie. Natomiast wy też macie jakieś inne opcje w swoim życiu. Być może chodzą wam myśli takie po głowie: może zostanę youtuberem, tak jak Friz, jak Verso, tak? Będę produkować lody Ekipa, na które wszyscy będą się rzucali, i będę zarabiać kasę, tak? Albo wymyślę jeszcze coś fajniejszego, bo przecież youtuber może dużo. Ma wpływ przez internet na wiele różnych dziedzin, tak? Być może dziewczyny sobie myślą: a ja to bym wolała tak na Instagramie, popstrykać sobie fotki, powyjeżdżać, jakieś wzorki może na paznokcie, rzęsy, i będę podziwiana, będę mogła po prostu zaistnieć, będę gwiazdą. Takie pomysły możecie mieć. Jesteście w takim wieku, że takie pomysły mogą przychodzić wam do głowy. Macie jakieś osoby, które widzicie, że odnoszą sukces, i to jest okej. To jest okej. Możecie marzyć, możecie sobie wymyślać różne zawody: zostanę tym lub tamtym, spróbuję tego albo tamtego, ale żeby to wszystko miało sens w twoim życiu, odpowiedz Jezusowi: tak, pójdę za tobą. Tak, pójdę za tobą. Dlatego, że wtedy mamy też taką gwarancję, że Pan Jezus o wszystko się zatroszczy i On pokieruje i poprowadzi. I sprawi, że decyzje w twoim życiu dotyczące twojej szkoły, tego, co lubisz, kim zostaniesz w przyszłości, jak ułoży się twoje życie, a przede wszystkim, jak możesz służyć już innym w Duchu Świętym, nie sam, może zacząć się dziać. I przez ciebie mogą dziać się i znaki, i cuda, i uzdrowienia, i to ty możesz mieć wpływ na pokolenie swoich rówieśników, i możesz ty mieć wpływ na swoje otoczenie. Będziemy o tym mówić. Tak jak Filip. Filip, który od razu powiedział koledze: słuchaj, znaleźliśmy Jezusa. Tak bardzo ważne było dla niego to, kogo znaleźli. Ale przyglądając się bliżej Filipowi, nie wiem, czy go kojarzycie dobrze z Ewangelii, to okazuje się, że to wcale nie był człowiek, który był taki idealny.
To znaczy, jeśli siedzisz tutaj i myślisz sobie, no tak, ale on to znał dobrze Biblię, on umiał się modlić, a ja no to tak nie do końca i tak za bardzo z czytaniem to też nie lubię, bo w szkole trzeba czytać i mama, czy nie wiem, na szkółce też każą czytać Biblię. No to ja tak chyba nie pasuję. Ja może takie macie myśli, że może ja tak nie do końca wiem, czy ja chcę pójść za Jezusem. To chcę wam powiedzieć, że w Biblii jest pokazany Filip, ten, który odpowiedział Panu Jezusowi tak, ten, który był jego uczniem, który został wybrany na apostoła. I okazuje się, że on wcale nie był takim człowiekiem pełnym wiary. I zobaczmy to w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, tam, gdzie Pan Jezus rozmnażał chleb. I tam jest powiedziane tak, już wam przeczytam, 6 rozdział. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi, a była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Wyobraźcie sobie, że jesteście uczniem Jezusa, jest pełno ludzi, tak jak tutaj, powiedzmy, tam za parkanem na polu byłoby mnóstwo ludu, dzięki, i Pan Jezus właśnie do ciebie skierowałby słowa: skąd weźmiemy chleba, żeby nakarmić tych wszystkich ludzi? Co byś zrobił? Co byś zrobiła? O czym byś pomyślał? Przychodzą wam jakieś myśli? W jaki sposób zaradzić temu problemowi? I jest powiedziane: a mówił to do Filipa, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co ma robić. Pan Jezus nigdy nie jest tak, żeby on nie wiedział, co ma zrobić. Nigdy nie jest tak, żeby nie wiedział, jak ci pomóc. Pan Jezus zawsze ma odpowiedź na pytanie. My mamy 10-letnią córkę Różę i kiedy ona ma jakieś problemy albo jakieś niesnaski z przyjaciółkami w szkole, czy jakieś innego rodzaju problemy, takie w wieku dziecięcego, to ja mówię jej: pamiętaj, zastanów się, pomódl, bo Bóg zawsze ma jakieś rozwiązanie. Może ty go teraz nie widzisz, a po modlitwie może zobaczysz. Bóg otworzy oczy, otworzy inne drzwi, inne możliwości i zobaczysz, że zawsze jest rozwiązanie problemu. Nigdy nie jest tak, żeby ten problem, który masz, nie mógł być rozwiązany przez Pana Jezusa. I Filip zaczął liczyć pieniądze. Czy ktoś wpadł na to, że można zacząć liczyć pieniądze w kieszeni, żeby nakarmić tłum? Pomyśleliście tak sobie? Ile mam w skarbonce? Może by coś tam uczknąć i kupiłbym tego chleba dla tego tłumu. I Filip dokładnie tak pomyślał. Filip mówi tak: no tak, mam przy sobie 200 denarów, no nie wystarczy dla wszystkich. I zaczął przeliczać, ile tu może być osób. Może zaczął liczyć głowy tych ludzi, tak? Ile tych osób tu ma, no to ile ja mogę? No 10 osób, 20 nakarmię tymi chlebami? No nie wiem. A było 5 tysięcy ludzi, więc tu. I Filip po prostu zareagował tak automatycznie, tak? Zaczął kalkulować. Ci, co lubią matmę, też by zaczęli kalkulować. Zaczęliby przeliczać. I mówi tak. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? I teraz tak. Filip był taką osobą, że kalkulował i materialnie podchodził do sprawy, kalkulował, ile ma pieniędzy, co za to może sobie kupić, sobie, dla tego tłumu, ile jedzenia można za to kupić. Natomiast jest tu inny uczeń, który też odpowiedział bardziej, inaczej podszedł do sprawy, Andrzej. I Andrzej znalazł chłopca, który miał przy sobie 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że to jest niewiele.
że to jest bardzo mało. Wyobrażacie sobie tłum 5000 ludzi i dla nich podzielić 5 chlebów, pokroić, nakarmić ich i te 2 ryby? To przecież to okruszka by nie zostało, prawda? Ale Andrzej pomyślał w ten sposób. I wtedy Pan Jezus odpowiedział: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Zobaczcie, w momencie, gdy kończą się możliwości ludzkie, gdy kasa w skarbonce się kończy, gdy wprawdzie masz jakiegoś kolegę, który mógłby pomóc, ale on pomoże też tylko w jakiejś mierze, do akcji wchodzi ten, który powiedział: pójdź za mną, Pan Jezus Chrystus. I on składa dziękczynienie i zaczyna rozdawać i rozdawać i rozdawać i rozdawać i rozdawać, i chleb się nie kończy i ryby też się nie kończą. Mało tego, wszyscy zostali nasyceni. Czyż nie jest to piękne? Czyż nie jest to dobre pójść za Jezusem? Czy nie jest to dobry wybór dla młodego, starego i jeszcze starszego człowieka, żeby odpowiedzieć na pytanie: tak, Panie Jezu, pójdę za Tobą, bo Ty masz samo dobro dla mnie, bo to Ty jesteś tym, który pokieruje dobrze moim życiem. Filip w tej sytuacji zachował się, jakby nie miał wiary, prawda? Nie powiedział: Jezu, to przecież Ty możesz się pomodlić, na pewno coś się stanie, cud się wydarzy. Powiedział tak czy nie? Nie. On po prostu pomyślał, zaczął kalkulować, ale nie do końca wiedział, jak wybrnąć z kłopotu. Dlatego zawsze pamiętaj, że jeśli przychodzi trudna sytuacja do Twojego życia, kiedy przychodzi problem do rozwiązania, gdy w szkole zaczynają się problemy, bo wiesz dobrze, że nie spędziłeś tyle czasu ucząc się do klasówki, co powinieneś, czy powinnaś, to wtedy wołaj do Pana, wołaj do Jezusa, a On na pewno Ci odpowie. Oczywiście nie namawiam do tego, żeby mało się uczyć. To jasne, prawda? Bo nie zawsze jest tak, że się dostanie fartem jakąś pozytywną ocenę, tak? Kiedy Jezus mówi do Ciebie: pójdź za mną, to mówi tak: bierz ze mnie przykład. Bierz mnie dla siebie za wzór. Idź w moje ślady. Wzoruj się na mnie. Naśladuj mnie. Amen? Chcecie tego? Czy chcecie brać z Jezusa przykład? Czy chcecie iść w Jego ślady i brać Go za wzór? Była też inna osoba, która od razu i bez wahania odpowiedziała: tak, Panie Jezu, chcę pójść za Tobą. I był to człowiek, który nazywał się Lewi. On był celnikiem. Czy wiecie, kto to był celnik w czasach Jezusa? Czym on się zajmował? Jaki był jego zawód? Świetnie. No, bardzo ładnie. Czy po prostu wtedy było tak, w cesarstwie rzymskim, że to cesarstwo posiadało wiele podbitych prowincji i w tych prowincjach byli Żydzi, celnicy, którzy zbierali w swoim regionie podatki dla Żydów. Ale niestety było tak, że byli oni uważani za zdrajców, dlatego że ściągali podatki od swoich, tak, czyli swoich współbraci. I Lewi, pomimo że był człowiekiem bogatym, zbierał te podatki, więc jakąś część z nich po prostu brał sobie jako pensję, tak? On też oszukiwał ludzi i kiedy Jezus przyszedł do niego i powiedział: pójdź za mną, on natychmiast zostawił wszystko i skłonił się przed Panem Jezusem i poszedł za Nim. Jak myślicie, dlaczego on tak zrobił? Dlaczego stało się tak, że Lewi, ten, który był tym złym,
od razu poszedł za Jezusem, gdy tylko Pan Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Macie jakieś pomysły? Chciał się zmienić. Chciał się zmienić. Super. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Dotknęły go słowa. Dotknęły go słowa, a czyli żeby za nim poszedł, tak? Zobaczcie, że on w odruchu serca od razu odpowiedział, tak? Od razu odpowiedział. Poczuł coś w sercu? Coś poruszyło go? To słowo go poruszyło? Zobaczcie, dwa słowa, pójdź, trzy. Pójdź za mną, tak? I trzy słowa wystarczyły, żeby Pan Jezus powiedział, a on odpowiedział na nie. Dlatego musimy pamiętać o tym, że Jezus zaprasza do wędrówki z nim, właściwie za nim w jego ślady, zwykłego, przeciętnego człowieka, takiego jak ty i ja. Natomiast to, co będzie się działo na tej wąskiej drodze, na którą wejdziemy, będzie przygodą. Będzie przygodą z Bogiem. I to nie są tylko słowa, ale będzie to przygoda, gdzie będziesz ty mógł, mogła modlić się z innymi i doświadczać rzeczy nadnaturalnych, dlatego że Duch Święty, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale został wylany na ziemię i tam Duch Święty przez apostołów, ale przez takich zwykłych ludzi jak ty i ja, mógł przejawiać i przelewać różnego rodzaju cuda i znaki, tym samym poświadczając Słowo Boże, czyli to, o czym słuchamy, to, co czytamy wieczorami, gdy modlimy się, dlatego że Duch Święty, on jest z tym człowiekiem i w tym człowieku, który odpowiada na wezwanie Jezusa: pójdź za mną. Pójdź za mną. Jeżeli to, co było głoszone, porusza ciebie, to po prostu teraz, gdy pomodlimy się na koniec tej sesji, to odpowiedz po cichu w swoim sercu, odpowiedz tak: Panie Jezu, ja chcę pójść za Tobą. A jeżeli odpowiedziałeś już na ten głos, odpowiedziałaś na ten głos, to powiedz: Panie Jezu, chcę trzymać się tej drogi. Dlatego, że ta droga jest ubita, ona jest pewna, ona jest sprawdzona i chcę na niej wytrwać, chcę iść dalej. Chcę po niej iść. Chcę brać z Ciebie przykład. Chcę, żebyś był dla mnie wzorem. Chcę iść w Twoje ślady. Chcę wzorować się na Tobie i chcę Ciebie, Panie Jezu, naśladować. Amen? Pomodlimy się teraz? Dobrze, to ja będę modlić się na głos do mikrofonu, wy modlicie się w swoich sercach, tak, czy po cichu. To słowo jest konfrontujące, to znaczy na nie trzeba odpowiedzieć. Macie różne opcje w swoim życiu, możecie być kimkolwiek byście chcieli, ale bądźcie tym kimś razem z Jezusem. Tak? Amen? Amen. Panie Jezu Chryste, my Tobie dziękujemy za to, Boże, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś wzorem i przykładem do naśladowania. Że jesteś tym, który przynosi dobroć, tym, który zawsze daje chleb. Panie, zawsze jesteś tym, który pomaga. Zawsze jesteś tym, który jest łagodnym głosem w nas. Panie, my dzisiaj na Twoje wezwanie, pójdź za mną, my otwieramy swoje serce i my mówimy: tak, idę za Tobą. Tak, Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Tak, Panie Jezu, chcę Ciebie naśladować. Tak, Panie Jezu, jesteś dla mnie wzorem. Tak, Panie Jezu, chcę iść tą wąską drogą. Chcę wchodzić przez wąską bramę, bo wiem, że na niej nie zbłądzę. Ty tam jesteś. Panie Jezu, dzisiaj słyszę Twój głos, bo Twój Duch Święty jest tu obecny. I dlatego na Twoje zawołanie, na Twoje nadnaturalne zawołanie: pójdź za mną, ja otwieram swoje serce i od dziś, od tej chwili, ja jestem już na tej wąskiej drodze. Ja idę za Tobą.
Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty wprowadziłeś mnie na tą drogę. Ja dziękuję Ci za to, że przeze mnie będziesz czynił cuda i znaki, że przeze mnie będziesz czynił różne rzeczy, żeby ubłogosławić innych i żeby Twoje królestwo się poszerzało. Niech Tobie będzie jedynie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Nie było za długo? Jest. Nie? Okej? Okay? Nie. Było dobrze. Okej, okay, to cieszę się bardzo.